Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie raz jeszcze w dniu dzisiejszym. Mam niewątpliwy zaszczyt otwierać konferencję z udziałem Pana Przewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej i naszego specjalnego gościa. Poulnerup Rasmussen, lider Europejskiej Lewicy, szef Partii Europejskich Socjalistów, który sprawował funkcję premiera Danii przez ponad dwie kadencje. Wyśmienita postać Europejskiej Lewicy, jedna z najbardziej znaczących postaci europejskiej polityki. Jest z nami również Dariusz Joński, u którego Poulnerup Rasmussen miał dzisiaj być w Łodzi, ale niestety ta dzisiejsza debata z ministrem pokrzyżowała nam trochę plany, musieliśmy zmienić trochę kalendarz. I oczywiście tłumaczenie będzie na bieżąco. Bardzo proszę, ja oddaję głos. Paul, your turn. It's a great honor for me to be here today. To wielki zaszczyt być tutaj dziś. Especially to be here together with my very good friend, Grzegorz Napieralski. Szczególnie, że mogę być tutaj z moim bardzo dobrym przyjacielem Grzegorzem Napieralskim. One of our young dynamic leaders of SLD of Poland. Młodym dynamicznym liderem SLD. And Grzegorz, I want to say to you today on behalf of all the European parties of ours that we wish you the very best in the upcoming election. W imieniu europejskich partii europejskich socjalistów chcemy tutaj złożyć najlepsze życzenia powodzenia w wyborach dla Grzegorza Napieralskiego. He don't like that I say it, but I do. He is one of the most dynamic, competent leaders we have in Europe. On nie lubi, jak ja to mówię, ale rzeczywiście tak jest, że jest to jeden z najbardziej dynamicznych i kompetentnych młodych liderów Europy. You know, when we discuss economic policy in the European Union, Grzegorz Napieralski is there with his expertise and his insight and his knowledge. Gdy dyskutujemy na temat polityki gospodarczej w Europie, Grzegorz Napieralski zawsze tam jest ze swoją wiedzą i doświadczeniem. I was observing in the television today your debate with the finance minister here. Obserwowałem w telewizji debatę z ministrem finansów. It just confirmed to me that you are the future. To tylko mnie zapewniło w tym przekonaniu, że rzeczywiście jesteś przyszłością. But can I say also that we are in front of very important decisions in Europe. Chciałbym też dodać, że jesteśmy przed bardzo ważnymi decyzjami w Europie w tej chwili. Next year we are beginning to negotiate the European budget. W przyszłym roku zaczynamy negocjacje na temat budżetu europejskiego. It's about money. Tu chodzi o pieniądze. But it's more than that. Ale także o coś więcej. It's about jobs also. Także o miejsca pracy. Jobs for Poland. Miejsca pracy także dla Polaków. Money for Poland. Fundusze dla Polski. But it's more than that. To więcej także niż to, co teraz powiedziałem. It's about solidarity also. Chodzi także o solidarność. Now, I have seen that your commissioner, the Polish commissioner, have said to the Polish people. Zauważyłem, że polski komisarz europejski powiedział Polakom. It's a free lunch. I promise you much more money, but a European commissioner cannot say to any people, here's the money and that's for you. That's not as it functions. Powiedział on, macie tutaj darmowy lunch, rzeczywiście możecie sobie brać te fundusze. Komisarz Europejski nie może ludziom mówić, tutaj są dla was fundusze, możecie so sobie brać. He's not the guy who decide. To nie on decyduje. That is a team who decide. To cały zespół decyduje. And part of that team is president of the European Parliament. Częścią tego zespołu jest przewodniczący Parlamentu Europejskiego. And Mr. Buzek is not on that team next year. W przyszłym roku pan Buzek nie będzie już częścią tego zespołu. That is a progressive, that is a social democrat, that is Martin Schulz, one of ours. Będzie nim postępowy socjaldemokratyczny lider Martin Schulz, jeden z nas. So I'm quite optimistic in the sense that I look forward to cooperate very close with you. Jestem dość bardzo optymistyczny i rzeczywiście cieszę się na współpracę, bliską współpracę z wami. And I think the tide is turning now. Wydaje mi się, że rzeczywiście karty się odwracają. We have just won the election in Denmark. Wygraliśmy właśnie wybory w Danii. We are having a first female prime minister in the country's history, social democrat, colleague to you.
po raz pierwszy w historii tego kraju będzie pierwsza kobieta premier i kobieta z Partii Socjaldemokratycznej, nasza koleżanka. We have a Finnish coalition government. Mamy rząd koalicyjny Finlandii. We have election next year in France and next year again in Germany and also Italy. W przyszłym roku mamy wybory we Francji, w kolejnym roku w Niemczech i także czekają nas wybory we Włoszech. So my final point is, Grzegorz, that it would be a Danish presidency coming up after the Polish from the 1st of January. Od 1 stycznia czeka nas prezydencja duńska w Unii Europejskiej po polskiej. It will be a progressive president for the European Parliament after Mr. Buzek. Będziemy mieli postępowego szefa Parlamentu Europejskiego po panu Busku. And it will be a very good cooperation with you, which I really look forward to. You are young and you are dynamic, and I just before you came from your very important debate met Derek from Watch. Cieszę się bardzo na naszą bardzo bliską i dobrą współpracę w najbliższym czasie. Ty jesteś bardzo młodym, bardzo dynamicznym liderem. Tuż przed tą konferencją, gdy słuchałem debaty, poznałem także twojego kolegę Dariusza. I was very impressed. I byłem również pod wrażeniem. And the way you operate in politics like you do, Grzegorz. Byłem pod wrażeniem twoich działań w polityce, które przypominały mi działania Grzegorza. We need a new culture. Potrzebujemy nowej kultury. You do what you say. Robimy to, co obiecujemy. And you say what you do. I rzeczywiście mówimy to, co zrobimy. We need to do that again together. Musimy to osiągnąć w przyszłości razem. Good to be here. Cieszę się, że mogę tu thank być. You so much. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo i przewodniczący Grzegorz. Bardzo proszę. Ja chciałem mojemu koledze bardzo serdecznie podziękować. Te miłe słowa, takie koleżeńskie, takie przyjacielskie są bardzo potrzebne, szczególnie w trakcie kampanii wyborczej. Jak wiecie, kampania to trudny okres, gdzie wszyscy chcemy wypaść zawsze jak najlepiej, gdzie spotykamy się z wyborcami, prowadzimy tę kampanię. Każde miłe koleżeńskie słowo, takie pozakampanijne, jest dla mnie bardzo ważne. Za to dzisiaj bardzo serdecznie mojemu koledze dziękuję. Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, również na spotkaniu z ministrem finansów. Dzisiaj od rana mieliśmy zaplanowane spotkanie takie typowo robocze, dotyczące przyszłości, dotyczące tego, co będzie działo się po wyborach parlamentarnych, ale również po tym, co zmieni się w Parlamencie Europejskim. Otóż będziemy mieli nowego przewodniczącego Parlamentu Europejskiego i pod jego rządami w Parlamencie będzie toczyła się ważna debata. Dzisiaj przekonywałem również do tego, abyśmy my jako Lewica w Polsce nawiązali jak najbliższą współpracę z Martinem, którego bardzo dobrze znam, z którym współpracujemy na co dzień, tak aby Polska była tym krajem, który zyska, nie straci. I dalecy jesteśmy od pustych obietnic. To tak jak powiedział Paul, tutaj nie chodzi o to, że będziemy brali garściami i nagle obiecywali, co się wydarzy, ale jako odpowiedzialni politycy wiemy, że można dużo i można więcej. Ale żeby to się udało, musi dojść do współpracy i do dreptania, chodzenia i wychodzenia, wypracowania tak naprawdę dużych pieniędzy dla Polski. I dzisiaj ta rozmowa jeszcze przed nami. Faktycznie, tak jak powiedział Paul, mieliśmy później razem, gdyby ta debata była trochę krótsza i odbyła się w innym momencie, mieliśmy pojechać również do Łodzi, odwiedzić naszych przyjaciół w Łodzi. Zostajemy tutaj w Warszawie, będziemy dalej rozmawiać o tym, co dla Polski jest najistotniejsze, dla Polski jest najważniejsze. A najważniejsze jest również przyszła perspektywa budżetowa. Oprócz reklamówek tak mało się mówi. Ja mam takie poczucie, i to jest bardzo niebezpieczne, co może się wydarzyć, że co innego niestety słyszymy przed wyborami, niestety słyszymy w deklaracjach, a potem ta rzeczywistość jest całkowicie inna. My chcemy tutaj zagwarantować, że całą swoją siłą i energią będziemy walczyć już w nowej drużynie, bo ta drużyna za chwilę w Parlamencie Europejskim będzie nowa, pod przywództwem socjalisty będziemy walczyć o Polskę.